Dwanaście sprawdzonych sztuczek, aby stać się społecznie atrakcyjnym, nawet jeśli jesteś mało atrakcyjny fizycznie. Czy kiedykolwiek czułeś się wykluczony w rozmowie, jakby twoja mała uroda była nie do pokonania, aby wyróżnić się społecznie? Prawdą jest, że często znajdujemy się w tej niewygodnej sytuacji, gdzie nasza samoocena jest nadszarpnięta, a nasza pewność siebie zanika. Ale nie martw się, nie jesteś sam. Strach przed odrzuceniem to coś, z czym wszyscy się zmierzamy w pewnym momencie naszego życia. Jednak możliwe jest pokonanie tego strachu i stanie się społecznie atrakcyjnym, nawet nie będąc modelką z okładki czasopisma. W tym filmie omówimy 12 sprawdzonych sztuczek, abyś mógł się wyróżnić, nawiązać autentyczne połączenia i zostać zauważonym, niezależnie od swojego wyglądu. Jeśli więc jesteś zmęczony byciem niewidocznym i chcesz dowiedzieć się, jak stać się społecznie atrakcyjnym, nawet będąc mało atrakcyjnym, kontynuuj oglądanie. Rozwiązanie jest bliżej niż myślisz. Zanim przejdziemy do pierwszego punktu, upewnij się, że jesteś zapisany na kanał. Tutaj znajdziesz różnorodne niesamowite filmy, takie jak ten, zaprojektowane, aby poprawić twoje życie i rozwój osobisty. Nie przegap okazji, aby być częścią tej podróży rozwoju. Moc pierwszego wrażenia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wpływem, jaki może mieć prosty początkowy gest na twoje relacje? To jeden z tych fascynujących tematów pełnych niuansów, które zasługują na szczegółową analizę. W końcu sposób, w jaki się prezentujemy na pierwszym spotkaniu, może naprawdę kształtować drogę przyszłych interakcji. Wyobraź sobie, że jesteś na wydarzeniu, otoczony obcymi twarzami. W tym momencie każdy twój mały gest. Począwszy od uśmiechu po sposób, w jaki się ustawiasz, przyczynia się do budowania wizerunku, jaki inni wyrobią sobie na twój temat. Pomyśl o uścisku dłoni, na przykład. Wydaje się prosty, prawda? Ale ten gest jest jednym z najpotężniejszych ambasadorów twojej osobowości. Pewny i pewny uścisk dłoni może być kluczem do wyrażenia twojej pewności siebie i gotowości do nawiązania nowych połączeń, pokazując, że jesteś tutaj, obecny. I gotowy do autentycznego zaangażowania. Z drugiej strony, słabszy uścisk dłoni może niechcący przekazać wiadomość o braku pewności siebie lub zainteresowania. Ale oczywiście komunikacja międzyludzka to znacznie więcej niż kontakt fizyczny. Spojrzenie a spojrzenie. To właśnie jest jednym z filarów komunikacji osobistej. Utrzymywanie mocnego i szczerego kontaktu wzrokowego nie tylko uzupełnia uścisk dłoni, ale także tworzy most empatii i wzajemnego szacunku to przez oczy często czujemy prawdziwą intencję ludzi, prawda? Ciepłe spojrzenie może zrobić ogromną różnicę, zamieniając proste powitanie w zaproszenie do głębszej i bardziej znaczącej rozmowy. Podczas tych pierwszych chwil, gdy wyciągasz rękę i wymieniasz spojrzenia, zachodzi złożony taniec znaków niewerbalnych. Synergia między mocnym, ale delikatnym uściskiem dłoni, a ciepłem uważnego spojrzenia, może ustanowić niezapomniane pierwsze wrażenie, które będzie trudno zapomnieć. I fascynujące jest to, jak te pierwsze wrażenia są trwałe, wpływając nie tylko na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani na początku, ale także na rozwój naszych przyszłych relacji. Więc kiedy myślimy o sile pierwszego wrażenia, mówimy o znacznie więcej niż o etykiecie społecznej. Dyskutujemy o szansie na nawiązanie prawdziwej relacji, na solidne fundamenty DLA przyszłych interakcji. To mieszanka szacunku empatii i autentyczności, która gdy jest dobrze wykonana, może otworzyć drzwi do trwałych i znaczących związków. By nie był, niesie ze sobą ogromną wagę, zdolną do komunikowania kim jesteśmy i czego cenimy. Dlatego warto poświęcić chwilę na zastanowienie się w jaki sposób prezentujemy się światu, zawsze dążąc do harmonii między naszymi gestami a naszymi intencjami. Zagadkowy świat komunikacji niewerbalnej. Spośród wielu wyrażeń, które dekodujemy na co dzień, skrzyżowanie ramion wyróżnia się jako jedno z najbardziej emblematycznych i jednocześnie często źle interpretowanych. Zagłębmy się trochę bardziej w ten gest, który jest tak powszechny, a jednocześnie nacechowany znaczeniem. Kiedy ktoś skrzyżuje ramiona, często, bez zbytniego namysłu, tendujemy do interpretowania tej akcji jako barierę, formę obrony, którą osoba stawia między sobą a światem wokół niej. I nie jest to całkowicie błędne myślenie. W wielu sytuacjach skrzyżowanie ramion może rzeczywiście sygnalizować opór lub postawę defensywną. Może to być wskazówka, że osoba nie jest w pełni otwarta na przedstawioną interakcję lub że szuka sposobu na ochronę, być może nawet nieświadomie. Jednakże byłoby to błędem uważać tę interpretację za uniwersalną. Gestykulacja skrzyżowanych ramion jest znacznie bardziej złożona i wielowymiarowa niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Podobnie jak kontakt wzrokowy może mieć wiele interpretacji, tak i skrzyżowanie ramion jest kształtowane przez szereg czynników, które wykraczają poza prostą defensywność. Na przykład, w chłodne dni wielu z nas krzyżuje ramiona w poszukiwaniu ciepła, bez jakiegokolwiek związku z emocjonalnym zamknięciem. W innych sytuacjach może to być po prostu wygodna pozycja DLA osoby, bez żadnych ukrytych intencji tworzenia dystansu. Oprócz tych czynników kontekstowych. Istotne jest również rozważenie różnic kulturowych wpływających na język ciała. To, co w jednej kulturze może być postrzegane jako oznaka zamknięcia, w innej może być zupełnie neutralne, bez negatywnych konotacji, które często przypisujemy. Przypomina to nam o złożoności komunikacji niewerbalnej i potrzebie wrażliwego i dobrze poinformowanego podejścia, aby uniknąć pochopnych interpretacji. Dlatego tak ważne jest podejście do każdej interakcji z empatią i otwartym umysłem unikając osądów lub wyciągania pochopnych wniosków, opartych tylko na naszej pierwszej percepcji. Kluczem do rzeczywiście skutecznej komunikacji i autentycznych ludzkich połączeń leży w naszej zdolności do uważnego obserwowania, zadawania pytań w razie potrzeby i słuchania, naprawdę słuchania tego, co inni próbują przekazać, zarówno werbalnie, jak i poprzez gesty. Pamiętanie, że każdy gest niesie ze sobą swoją własną historię, jest kluczowe DLA budowania relacji bardziej głębokich i znaczących. Kiedy widzimy kogoś z założonymi ramionami, zamiast od razu zakładać, że ta osoba jest zamknięta lub defensywna, możemy wykorzystać te obserwacje jako punkt wyjścia do głębszego zrozumienia tego, co ta osoba może czuć lub myśleć. To podejście nie tylko wzbogaca nasze zrozumienie niuansów komunikacji ludzkiej, ale także wzmacnia nasze połączenia z tymi wokół nas, pozwalając nam spojrzeć poza pozory i dotknąć prawdziwej istoty ich emocji i intencji. Zarządzanie przestrzenią osobistą zarządzanie przestrzenią osobistą to kluczowy element w interakcjach społecznych, prawdziwy termometr naszych emocji i relacji. Ta bombelkowa przestrzeń osobista, niewidzialna sfera otaczająca nas, sięga daleko poza prostym mierzeniem odległości fizycznej między ludźmi. Obejmuje ona głębokie aspekty emocjonalne i psychologiczne, odzwierciedlające nasz sposób bycia w świecie. Kiedy ktoś zbliża się i wtacza się w tę osobistą strefę, sytuacja może być interpretowana na wiele sposobów, w zależności od kontekstu. W niektórych przypadkach ta bliskość jest przyjmowana z radością i postrzegana jako znak zaufania i współudziału. To jakby ta osoba mówiła, że jest gotowa na umocnienie więzi, dzielenie się nie tylko przestrzenią fizyczną, ale także otwieranie się na głębsze połączenie. Jednak ta sama akcja może mieć zupełnie inne znaczenie, jeśli występuje bez wcześniejszej zgody lub akceptacji. W takim przypadku może być postrzegana jako intruzja coś, co wywołuje obronę, i może być nawet postrzegane jako zagrożenie dla naszego dobrostanu i bezpieczeństwa. Ta dualność pokazuje, jak istotna jest wrażliwa i świadoma komunikacja, jeśli chodzi o przestrzeń osobistą. Istotne jest umiejętne czytanie i reagowanie na sygnały niewerbalne, jakie ludzie wysyłają na temat swoich osobistych granic. Wymaga to wyjątkowej empatii i szczegółowego zwracania uwagi na subtelności języka ciała i reakcji emocjonalnych, pozwalając nam dostosować nasze zachowanie w taki sposób, aby szanować indywidualne potrzeby i preferencje każdej osoby. Rozumienie i szacunek DLA przestrzeni osobistej są kluczowe DLA budowania zdrowych i pozytywnych relacji. Szanując granice fizyczne i emocjonalne każdej osoby, wyrażamy szacunek i troskę o jej indywidualność i dobrostan. To nie tylko zapobiega nieporozumieniom i dyskomfortowi, ale także tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której relacje mogą kwitnąć autentycznie i znacząco. Nawigowanie przez przestrzeń osobistą to delikatny taniec, który odzwierciedla złożoność naszych potrzeb emocjonalnych i relacyjnych. Opanowanie tej sztuki to ciągły proces odkrywania i empatii. W którym uczymy się szanować i szanować cudze granice, wzbogacając jakość i głębokość naszych połączeń międzyludzkich. Czy zainteresowały Cię te niuanse języka ciała? Zapisz się, polub i skomentuj małe gesty, aby odkryć więcej tajemnic tego fascynującego wszechświata. Chodź z nami w tę podróż nauki i odkrycia. Będziemy nadal razem odkrywać. Odszyfrowując kod fidgetingu, eksploracja fidgetingu nie kończy się na prostym obserwowaniu nerwowych ruchów. Sięga ona głębiej, analizując, jak te zachowania odzwierciedlają wewnętrzne złożoności ludzkiego bytu. Obserwując kogoś, kto ciągle kołysze nogami, lub nie może przestać poruszać rękami, łatwo pomyśleć, że są to tylko rozproszenia. Jednakże te działania są czymś więcej niż tylko tym. Są one widocznymi wskazówkami płynących pod powierzchnią emocji. Fidgeting. Często instynktowny i nieświadomy ujawnia, jak ciało radzi sobie z nadmiarem energii psychicznej lub nerwowością. W sytuacjach stresowych, na przykład, ta energia musi zostać w jakiś sposób skierowana, a fidgeting dokładnie temu służy. Pozwala ciału uwolnić napięcie, ułatwiając powrót do stanu równowagi emocjonalnej. To zachowanie może również wskazywać, że umysł szuka sposobu na ucieczkę od lękliwych myśli lub na oddalenie się od środowiska, które wywołuje dyskomfort. Z drugiej strony fascynujące jest rozważenie, jak fidgeting może pomóc w koncentracji. Dla niektórych osób powtarzające się ruchy służą jako sposób utrzymania umysłu zaangażowanego. Te małe ruchy mogą pomóc skupić się na zadaniach wymagających długotrwałej uwagi, działając jako narzędzie do walki z nudą lub monotonią. To ilustruje dodatkową złożoność w zrozumieniu fidgetingu, kwestionując przekonanie, że wszystkie nerwowe ruchy są znakami dyskomfortu lub emocjonalnego dystansu. Rozpoznanie tych wielu aspektów fidgetingu wyposaża nas w lepsze umiejętności do bardziej wrażliwej i świadomej interakcji z ludźmi wokół nas. Zamiast oceniać lub lekceważyć te sygnały, możemy wybrać, by widzieć w nich autentyczne wyrażenie wewnętrznych potrzeb czy to spokoju, skupienia. Czy po prostu sposobu radzenia sobie z wymaganiami środowiskowymi? Ponadto, stając się bardziej świadomymi naszych własnych zachowań fidgetingu, otwieramy cenne drzwi do samopoznania. Ta samoświadomość może być niesamowicie pomocna, umożliwiając nam identyfikację własnych emocjonalnych reakcji i rozwijanie bardziej skutecznych strategii radzenia sobie z nimi. Czy to poprzez techniki uważności, ćwiczenia oddechowe, czy po prostu rozpoznając i akceptując nasze emocje, Możemy zacząć lepiej kontrolować te automatyczne reakcje, poprawiając nasze zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie. Dlatego, odszyfrowując kod fidgetingu, nie tylko poprawiamy naszą zdolność do zrozumienia innych, posuwamy się również naprzód w naszej własnej drodze do osobistego rozwoju. Ta wiedza wzbogaca nasze interakcje, zamieniając każdy nerwowy ruch w okazję do głębszego i bardziej autentycznego połączenia, gdzie empatia i wzajemne zrozumienie są kluczami do bogatszych. I bardziej satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Odblokowanie emocji, eksplorowanie emocjonalnego terenu ludzkiego poprzez wyrazy twarzy to fascynująca podróż przez ocean subtelności i głębokich znaczeń. Twarz, ze swoją niemal magiczną zdolnością do odzwierciedlania pełnego spektrum wewnętrznych emocji, działa jak lustro wewnętrznego świata, oferując cenne wskazówki DLA tych, którzy są gotowi obserwować ze starannością. Te wyrazy twarzy, waha się od uśmiechu, który rozświetla otoczenie do spojrzenia napełnionego melancholią, są czystymi manifestacjami naszych najbardziej intymnych stanów emocjonalnych. Prawdziwy uśmiech, obejmujący nie tylko usta, ale także oczy, może przekazywać radość i zadowolenie w sposób tak skuteczny, że ma moc podniesienia na duchu tych, którzy go doświadczają. Z drugiej strony wyrazy twarzy takie jak zmarszczenie brwi czy zaciskanie ust mogą wskazywać na szereg negatywnych uczuć, Począwszy od zmartwienia i dezaprobaty, aż po obrzydzenie i gniew. Najbardziej subtelne detale, takie jak częstsze mrugnięcie, odwrócenie wzroku czy delikatne obgryzanie ust, mogą być znamionami zdradzającymi niepokój, niepewność lub refleksję. Odszyfrowanie tego kodu komunikacji niewerbalnej wymaga więcej niż powierzchownego spojrzenia. Wymaga wrażliwości na unikalny język każdego jednostki, jak również zrozumienia kontekstu, w którym te wyrazy twarzy mają miejsce. Prawdziwa sztuka w interpretacji wyrazów twarzy polega na rozpoznaniu zgodności między werbalnym a niewerbalnym, uchwyceniu harmonii lub dysonansu między tym, co jest powiedziane, a tym, co jest wyrażane poprzez twarz. Oprócz pogłębienia naszego zrozumienia innych, badanie wyrazów twarzy zachęca nas do ćwiczeń introspektywnych. Zapoznając się ze swoimi własnymi wyrazami twarzy i emocjami, które je motywują, zyskujemy cenne spostrzeżenia na temat tego, jak przetwarzamy i komunikujemy nasze uczucia. To głębokie samopoznanie nie tylko wzbogaca nasze życie emocjonalne, ale także doskonali naszą zdolność do wyrażania naszych emocji w sposób autentyczny i zrozumiały DLA innych. Wyrazy twarzy są potężnymi narzędziami w komunikacji międzyludzkiej, mostami, które łączą nas z innymi i z nami samymi na głębokich i znaczących poziomach. W miarę doskonalenia naszej zdolności do interpretacji tych wyrazów Wzmacniamy nasze relacje międzyludzkie, promując większą empatię, zrozumienie i autentyczną więź. Wyrazy twarzy w swej istocie są zaproszeniem do bogatszej i bardziej empatycznej komunikacji, pozwalając nam dostęp i dzielenie się złożonościami ludzkiego doświadczenia w sposób bardziej pełny i znaczący. Znaczenie punktualności. Punktualność często jest postrzegana jedynie jako formalność, ale w rzeczywistości jest to kluczowa część osobistej i zawodowej etyki. Ten pozornie prosty akt przybycia na czas jest głębokim wyrazem szacunku, organizacji i powagi wobec podjętych zobowiązań. W centrum punktualności leży docenienie czasu, zarówno własnego, jak i innych, co odzwierciedla świadomość jego znaczenia i skończoności. Kiedy ktoś stara się być punktualny, faktycznie przekazuje on wewnętrzny szacunek dla oczekiwań i potrzeb innych. Ta postawa wysyła wyraźną wiadomość, że czas osób zaangażowanych jest uważany za równie cenny, jak własny. Ten gest wykracza poza zwykłą uprzejmość. To namacalne wyrażenie wiarygodności i profesjonalizmu, kluczowe elementy w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych i produktywnych relacji. Bycie punktualnym to nie tylko kwestia zrobienia dobrej impresji czy przestrzegania norm społecznych, to niezbędna umiejętność planowania i zarządzania. Umiejętność przewidywania niespodzianek i efektywne zarządzanie czasem są kompetencjami, które świadczą o dojrzałości i odpowiedzialności. Bardzo cenionymi zarówno w miejscu pracy, jak i w relacjach osobistych. Z drugiej strony, przyzwyczajenie się do spóźniania może być postrzegane negatywnie, sugerując brak organizacji lub, co gorsze, brak szacunku dla czasu innych. Choć niespodzianki się zdarzają, stałe opóźnianie może poważnie zaszkodzić wizerunkowi osoby, wpływając na zaufanie i szacunek, jakim darzą ją inni. Warto zauważyć, że normy dotyczące punktualności mogą znacząco się różnić między różnymi kulturami i kontekstami. W niektórych kulturach bycie punktualnym jest postrzegane jako wyraz szacunku i profesjonalizmu, podczas gdy w innych elastyczność w kwestii czasu jest bardziej akceptowalna, a nawet oczekiwana. Nawigowanie tymi różnicami kulturowymi wymaga wrażliwości i dostosowania podkreślając znaczenie zrozumienia oczekiwań dotyczących punktualności w każdym konkretnym kontekście. Ponadto, dążenie do punktualności jest drogą do samodoskonalenia. Rozwijanie dyscypliny potrzebnej do efektywnego zarządzania czasem jest cenną umiejętnością, która korzystnie wpływa nie tylko na interakcje z innymi, ale także przyczynia się do bardziej skutecznego zarządzania osobistego. Punktualność, więc nie tylko odzwierciedla, jak cenimy czas innych, ale także wskazuje na kontrolę, jaką mamy nad własnym życiem i zobowiązaniami. Podsumowując, Punktualność jest cnotą, która rezonuje we wszystkich sferach życia, służąc jako symbol szacunku, wiarygodności i profesjonalizmu. Kultywowanie jej to inwestycja w jakość naszych relacji i postrzeganie nas przez innych, co umacnia reputację integralności i zaangażowania. Dlatego też, bardziej niż tylko przychodzenie na czas, punktualność to zobowiązanie do doskonałości zarówno osobistej, jak i interpersonalnej, wzmacniając fundamenty, na których budowane są trwałe i znaczące relacje. Język postawy, język postawy i prosty akt chodzenia tworzą jedną z najbardziej intrygujących i ekspresyjnych form komunikacji niewerbalnej. Ten fizyczny wyraz, codzienny ruch, niesie ze sobą milczący dialog z światem, zamieniając każdy krok w żywą narrację, która wiele mówi o osobowości i stanie emocjonalnym przechodzącego. Ten codzienny balet, często wykonywany nieświadomie, staje się sceną dla manifestacji naszych emocji, myśli i aspiracji. Kiedy obserwujemy, jak ktoś chodzi, w rzeczywistości zaglądamy przez okno do jego duszy. Elementy chodu, takie jak szybkość, stanowczość kroków, postawa ciała, a nawet sposób, w jaki stopy dotykają ziemi, są wszystkimi składnikami głębszego języka. Na przykład osoba idąca dużymi i szybkimi krokami może przekazywać poczucie determinacji i celu, ujawniając energiczną gotowość do stawienia czoła życiowym wyzwaniom. Z drugiej strony, wolne i ociężałe kroki mogą wskazywać, że ktoś jest przytłoczony troskami lub przygnębieniem, a każdy krok odzwierciedla ten emocjonalny ciężar. Oprócz bycia zwierciadłem stanu emocjonalnego, sposób chodzenia służy również jako barometr zdrowia fizycznego i psychicznego. Zmiany w wzorze chodu mogą wskazywać od fizycznych dolegliwości po subtelne zmiany w nastroju i samopoczuciu psychicznym. Dlatego, być świadomym tego, jak my i inni chodzimy, to nie tylko kwestia empatii czy ciekawości, to również gest troski i uwagi. Warto zauważyć, że chodzenie jest również głęboko zakorzenione w kulturze, kształtowane przez normy społeczne i środowisko, w którym żyjemy. W niektórych kulturach sposób chodzenia może być bardziej powściągliwy i ostrożny, podczas gdy w innych może być bardziej otwarty i ekspansywny. Ta różnorodność przypomina nam, że sposób w jaki chodzimy nie odzwierciedla tylko naszej indywidualności, ale również wartości społeczności, do której należymy. Świadomość własnego sposobu chodzenia daje nam szansę nie tylko na dostosowanie naszej postawy fizycznej, ale również naszego stanu emocjonalnego i psychicznego. Przyjęcie bardziej pewnego siebie i pozytywnego sposobu chodzenia może rzeczywiście wpływać na to, jak się czujemy wewnętrznie, wzmacniając naszą samoocenę i pozytywnie oddziałując na nasze interakcje z otaczającym nas światem. Dlatego też chodzenie ze wszystkimi jego niuansami i znaczeniami jest o wiele więcej niż tylko prosty akt przemieszczania się. To żywy sposób osobistego wyrażania, niosący ze sobą znaczenie i pełen potencjał do samopoznania. Angażując się w obserwacje i refleksje nad tym tak istotnym aspektem naszego istnienia, łączymy się głębiej ze swoimi własnymi historiami i uczymy się doceniać bogactwo i różnorodność ludzkich podróży. Chodzenie przekracza zatem swoją podstawową funkcję, stając się narzędziem zrozumienia i rytmem harmonizującym z muzyką ludzkiego życia, zapraszając nas do szacunku, eksploracji i podziwiania jego rytmu i znaczenia. Emocje w każdym słowie. Słowa splecione z unikalną melodią tonu głosu, rytmu i intonacji wznoszą się ponad swoje podstawowe znaczenie, stając się potężnymi pojazdami ekspresji emocjonalnej. To złożone splecenie jest tym, co wzbogaca komunikację międzyludzką, pozwalając na swobodne płynięcie niuansów i podtekstów emocjonalnych, tak samo naturalnie, jak informacje i fakty. Ta zdolność do wprowadzania emocji w język jest tym, co sprawia, że zwykłe rozmowy stają się głęboko współdzielonymi doświadczeniami, łącząc ludzi na znacznie głębszym poziomie. Ton głosu odgrywa kluczową rolę w tym procesie, działając jak pędzel malujący słowa emocjami. Prosta fraza może stać się deklaracją miłości, krytyką lub pocieszeniem, wszystko zależy od tego, jak użyty jest ton. Ten aspekt dźwiękowy mowy jest tak istotny, że nawet bez zrozumiałych słów potrafi przekazać szeroki wachlarz uczuć, od radosnego entuzjazmu po głęboki smutek. Rytm mowy oferuje rytm, który odzwierciedla nasz chwilowy stan emocjonalny lub psychiczny. Może sygnalizować pośpiech lub cierpliwość, pewność siebie lub wahanie, a każda zmiana tempa i pauza niesie ze sobą znaczenia wykraczające poza słowa. Podobnie jak muzyka wykorzystuje rytm, aby wywołać emocje i budować atmosferę, nasza mowa używa rytmu, aby kształtować i kontekstualizować emocjonalnie to, co mówimy. Intonacja z jej intonacjami w górę i w dół dodaje dodatkową warstwę ekspresywności do naszej komunikacji. Subtelnie może wskazywać pytania, potwierdzać pewności, wyrażać wątpliwości lub sarkazm, a nawet przeczyć dosłownemu znaczeniu słów. Intonacja to element, który ożywia słowa, umożliwiając szeroki zakres wyrażeń emocjonalnych i intencji w jednym wypowiedzeniu. Te aspekty komunikacji werbalnej nie tylko uzupełniają, ale także wzmacniają, zmieniają lub nawet zaprzeczają wybranym słowom. Są kluczowe DLA pełnego zrozumienia przekazywanych wiadomości i DLA emocjonalnej reakcji, jakie one wywołują. Dlatego skuteczność komunikacji nie polega tylko na wyborze słów. Ale także na umiejętności świadomego i ekspresywnego korzystania z tych narzędzi głosowych. Rozwijając naszą wrażliwość na te elementy, nie tylko poprawiamy naszą zdolność do prawidłowego interpretowania komunikatów innych, ale także stajemy się lepiej zdolni do wyrażania naszych własnych emocji i myśli w sposób jasny i wpływowy. To wzbogaca nasze interakcje, wzmacnia nasze połączenia i ułatwia głębsze zrozumienie wzajemne. Uznanie i docenienie wpływu tonu głosu, Rytmu i intonacji na komunikację są kluczowe DLA, pogłębiania naszych relacji międzyludzkich. Świadome uwzględnianie tych elementów pozwala nam lepiej poruszać się w złożonym świecie ludzkich emocji, tworząc dialogi, które nie tylko informują, ale także łączą, leczą i wzbogacają. Dlatego każde słowo, które wypowiadamy, ma potencjał dotarcia do serca drugiej osoby, zamieniając każdą rozmowę w most do zrozumienia i empatii. Machając i subtekst. Gest machania, chociaż może wydawać się prostym i codziennym aktem, jest nacechowany głębią znaczeń i podtekstów, które odzwierciedlają złożoność ludzkich interakcji. Ten gest może przybierać różne formy, od dyskretnego skinienia głową po entuzjastyczne machnięcie ręką, lub szeroki ruch obejmujący całe ciało. Każda z tych wariacji nie tylko przekazuje konkretne wiadomości, ale także otwiera okno na emocje, postawy i dynamikę relacji między zaangażowanymi osobami. Na przykład skinienie głową może być uniwersalnym wyrazem zgody, zrozumienia lub pozdrowienia. Jest to sygnał empatii i łączności, wskazujący, że wiadomość została odebrana i zatwierdzona. Jednakże kontekst, w którym zachodzi machnięcie, może dodawać dodatkowe warstwy znaczenia, przekształcając prosty gest w bogaty dialog niewerbalny. Ten akt może wzmacniać więzi koleżeństwa i wzajemnego szacunku, pełniąc rolę cichego ogniwa, które wzmacnia komunikację i zrozumienie między stronami. Z drugiej strony, niuanse w sposobie machania mogą ujawnić uczucia lęku, wahania, lub nawet niezgody. Szybkie i niecierpliwe machnięcie może wskazywać na chęć zakończenia interakcji, podczas gdy powolne i przemyślane machnięcie może sugerować ostrożność lub refleksję. Te subtelne, niewerbalne wskaźniki są niezbędne do uchwycenia prawdziwej istoty komunikacji, pozwalając uważnym obserwatorom dostrzec to, co pozostaje niewypowiedziane. Wyrażanie władzy i autorytetu poprzez gest machania jest innym fascynującym aspektem tej formy komunikacji. Stanowczy i zdecydowany machnięcie może ustalić pozycję przywództwa lub kontroli, podczas gdy bardziej nieśmiały lub wahający się gest może odzwierciedlać poddanie się lub niepewność. Te wariacje w geście mogą być odzwierciedleniem ukrytej dynamiki władzy w relacji, oferując wskazówki na temat struktury hierarchicznej i równowagi sił między rozmówcami. Ponadto, znaczenie i interpretacja gestów machania głęboko są wpływane przez konteksty kulturowe i społeczne. To, co jest uważane za oznakę uprzejmości w jednej kulturze, w innej może być postrzegane zupełnie inaczej, co podkreśla znaczenie wrażliwości i wiedzy kulturowej w skutecznej komunikacji. Rozpoznawanie i szanowanie tych różnic kulturowych w użyciu i interpretacji gestów machania jest kluczowe dla unikania nieporozumień i promowania harmonijnych interakcji. Dlatego badanie gestów machania i ich subtekstów ujawnia złożoność i bogactwo komunikacji niewerbalnej. Świadomość tych szczegółów może wzbogacić nasze zrozumienie niuansów ludzkich interakcji, poprawiając naszą zdolność do komunikacji, łączenia i nawigowania w złożonych sieciach relacji społecznych. Badając i interpretując te pozornie proste gesty, otwieramy drzwi do bardziej empatycznej i skutecznej komunikacji, odsłaniając zawiłą choreografię emocji i relacji, które tkwią w tkance życia społecznego. Psychologia mody. Psychologia mody to fascynująca dziedzina, która bada, jak ubrania i akcesoria, które wybieramy, nie tylko odzwierciedlają naszą osobowość, ale także mogą wpływać na nasz stan emocjonalny i sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. To badanie wychodzi poza powierzchnię, zagłębiając się w to, jak moda wpływa i jest wpływana przez nasze zachowania, emocje i interakcje społeczne. Ubieranie się w określony sposób może na przykład podnieść naszą samoocenę, zwiększyć pewność siebie lub nawet zmienić sposób, w jaki się zachowujemy. Strojny strój może sprawić, że osoba poczuje się bardziej potężna i asertywna, podczas gdy ubranie kasualowe może sprzyjać uczuciu relaksu i otwartości. Ten fenomen znany jako enclothed cognition sugeruje, że to, co nosimy, może zmieniać sposób, w jaki myślimy i działamy. Ponadto moda jest formą komunikacji niewerbalnej, która może przekazywać złożone komunikaty na temat naszej tożsamości, statusu społecznego, a nawet naszych przekonań politycznych i preferencji. Wybór ubrania może ujawnić niuanse naszej osobowości, zanim zostanie wypowiedzone słowo. Dlatego moda oferuje potężny sposób wyrażania indywidualności i kształtowania wizerunku osobistego, który rezonuje z tym, kim jesteśmy lub kim pragniemy być. Moda odgrywa także kluczową rolę w interakcjach społecznych. Może działać jako forma równości lub różnicowania się w obrębie grup społecznych, wzmacniając spójność lub podkreślając indywidualność. W pewnych kontekstach, takich jak miejsce pracy, Sposób ubierania się może wpływać na postrzeganie profesjonalizmu i kompetencji, wpływając na szanse i rozwój zawodowy. Ponadto moda jest kształtowana przez czynniki kulturowe i czasowe, odzwierciedlając zmiany w społeczeństwie oraz wahania w gospodarce, polityce i technologii. Jest ona dynamiczna i ewoluuje wraz z trendami, ale może także być środkiem zachowania tradycji i celebrowania dziedzictwa kulturowego. Zrozumienie tych aspektów pozwala spojrzeć na modę nie tylko jako na kwestie estetyki, ale jako na złożony obszar społeczny i psychologiczny, który kształtuje i jest kształtowany przez świat wokół nas. Podsumowując, psychologia mody to bogata i głęboko powiązana dziedzina, która oferuje cenne spostrzeżenia na temat natury ludzkiej i społeczeństwa. Pomaga nam lepiej zrozumieć nie tylko to, jak wybieramy się przedstawiać światu, ale także jak te wybory wpływają na nasze codzienne życie i interakcje. Eksplorując psychologię mody, otwieramy nowe horyzonty zrozumienia siebie i innych, ujawniając prawdziwą moc i znaczenie kryjące się za ubraniami, które nosimy. Zakotwiczanie emocji za pomocą codziennych przedmiotów. Czy wiesz, że ów przedmiot, który nosisz w kieszeni, zawieszony na torbie, a nawet noszony, może być potężnym narzędziem psychologicznym do wzmocnienia twojej pewności siebie i zmiany twojego stanu emocjonalnego? Tak. Mówimy o zakotwiczaniu emocji za pomocą codziennych przedmiotów fascynującym trikiem psychologicznym, który może zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami. Pomyśl o tym przez chwilę. Każdy ma swój specjalny przedmiot może to być ulubiona długopis, breloczek na klucze, który otrzymałeś od bliskiej osoby, lub ubranie, które zawsze przynosi dobre wspomnienia. Teraz wyobraź sobie, że możesz nosić ze sobą źródło pozytywnej energii przez cały czas. Coś, co może natychmiast sprawić, że będziesz czuł się bardziej pewny siebie i gotowy. O to właśnie chodzi w zakotwiczaniu emocji. Pomysł jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Wybierasz przedmiot, którego często używasz w codziennym życiu i zaczynasz świadomie kojarzyć go z momentami sukcesu, szczęścia i pewności siebie. Weźmy na przykład długopis, którego zawsze używasz do podpisywania ważnych dokumentów lub do zapisywania swoich najbardziej kreatywnych pomysłów. Ten długopis może stać się twoim talismanem pewności siebie. Używasz go świadomie w sytuacjach, w których czujesz się pewny siebie i odnoszysz sukcesy, a z czasem ten prosty przedmiot zaczyna być naładowany znaczącym ładunkiem emocjonalnym. Za każdym razem, gdy trzymasz ten długopis, twoje mózg subtelnie przypomina sobie o uczuciach kompetencji i pewności siebie, które wcześniej przeżyłeś. Ten proces to nie magia, to nauka. Chodzi o uwarunkowanie swojego umysłu, aby odtwarzał te pozytywne uczucia za pomocą fizycznego spustu. To tak, jakbyś miał sekretny przycisk pewności siebie, który możesz nacisnąć, kiedy tylko potrzebujesz. Teraz pomyśl, jak to może być przydatne. Przed ważną prezentacją, decydującym spotkaniem, a nawet w dniu, który wiesz, że będzie pełen wyzwań, po prostu możesz wziąć swój długopis, breloczek na klucze lub założyć swoje ulubione ubranie i pozwolić na przyjemne uczucie spokoju i pewności siebie. W zasadzie programujesz swój umysł do sukcesu i pozytywności. Ta metoda nie tylko przygotowuje cię mentalnie, ale także ma potencjał poprawy twojej wydajności. Z twoim skoncentrowanym umysłem i zapewnioną obecnością twojego zakotwiczonego przedmiotu, jesteś lepiej przygotowany do radzenia sobie z każdą sytuacją z spokojną i asertywną postawą. Podsumowując, zakotwiczanie emocji za pomocą codziennych przedmiotów, to niedoceniana technika, która może rewolucjonizować sposób, w jaki oddziałujesz na świat wokół siebie. Świadomie wybierając przedmiot jako swego emocjonalnego sojusznika, masz moc wpływania na swój umysł, zwiększając swoją pewność siebie i zdolność radzenia sobie z życiowymi sytuacjami. Wypróbuj to, a możesz odkryć, że prosty przedmiot może stać się gigantem wsparcia emocjonalnego i psychologicznego. Lustracja DLA połączenia i wpływu. Czy zdarzyło Ci się kiedyś zauważyć, że czasami naturalnie zaczynasz naśladować postawę lub gesty osoby, z którą rozmawiasz? To więcej niż zbieg okoliczności, to technika znana jako lustracja, niezwykle potężne narzędzie w komunikacji niewerbalnej. Poprawnie wykorzystywana, ta technika może pomóc w tworzeniu głębszego połączenia i budowaniu empatii z drugą osobą, ułatwiając bardziej skuteczną komunikację i budując solidne fundamenty sympatii i zaufania. Lustrowanie polega na subtelnej imitacji języka ciała, gestów, wyrazu twarzy, a nawet tempa mowy osoby, z którą się komunikujesz. Kiedy lustrujesz kogoś, w zasadzie wysyłasz mu podświadomy sygnał, że jesteście na tej samej fali. Ta harmonia pomaga drugiej osobie poczuć się bardziej zrozumianą i bardziej komfortowo w Twoim towarzystwie, co może być niezwykle pomocne w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. Na przykład, wyobraź sobie, że jesteś w trudnych negocjacjach lub na rozmowie o pracę. Poprzez lustrację języka ciała i gestów swojego rozmówcy, nie tylko pokazujesz, że uważasz, ale również, że cenisz perspektywę i stan emocjonalny drugiej osoby. To może pomóc złamać bariery i złagodzić napięcia, ułatwiając otwartą i produktywną rozmowę. Jednakże, kluczowe jest, aby lustracja była wykonana w sposób naturalny i umiarkowany. Jeśli jest zbyt wymuszona lub przesadzona, może wydawać się, że naśladujesz lub nawet wyśmiewasz drugą osobę co z pewnością będzie miało przeciwny skutek do zamierzonego. Kluczem jest subtelność i obserwacja, dostosowanie swoich własnych gestów i wyrazów tak, aby uzupełniały i odzwierciedlały te osoby, z którą rozmawiasz, nie wydając się, że po prostu kopiujesz każdy jej ruch. Ta technika jest również niezwykle przydatna podczas poznawania nowych osób. Lustracja może przyspieszyć proces budowania relacji, tworząc natychmiastowe poczucie znajomości i komfortu. Osoby, które czują się odbijane, mają tendencję do uważania swoich odbijających za bardziej przyjemne i atrakcyjne cechy, które mogą być bardzo korzystne w kontekstach społecznych. Podsumowując, lustracja to więcej niż technika komunikacji to strategia poprawy twoich codziennych interakcji, zarówno z kolegami z pracy, klientami, jak i nowo poznanymi osobami. Ćwicząc tę umiejętność, możesz znacząco zwiększyć swoją zdolność do pozytywnego wpływania na rozmowy i relacje. Promując wzajemne zrozumienie i szacunek. Wypróbuj i zobacz, jak prosta zmiana Twojego podejścia może otworzyć drzwi do głębszych i bardziej znaczących połączeń. A więc, czy podobało Ci się dowiedzieć, jak małe przedmioty i gesty mogą mieć duży wpływ na to, jak się czujemy i jak się relacjonujemy z innymi? Pamiętaj, że każdy przedmiot, który nosisz i każdy gest, który wykonujesz, może naprawdę kształtować Twoje emocje i interakcje wokół Ciebie. Teraz, kiedy o tym wiesz, Zwróć uwagę na przedmioty, które wybierasz, aby towarzyszyć ci na co dzień i sposób, w jaki odzwierciedlasz innych wokół siebie. To może nie tylko zmienić twój dzień, ale także wzmocnić twoje relacje. Więc bądź czujny, ponieważ sposób, w jaki używamy tych prostych trików, może naprawdę zrobić różnicę. To może być coś małego, jak wybór długopisu, czy sposób, w jaki rozmawiasz i zachowujesz się wobec przyjaciół. Wszystko to ma niesamowitą moc. Pamiętaj o tym i zobaczysz, jak małe zmiany mogą przynieść wielkie rezultaty bądź na bieżąco, praktykuj i zobaczysz, jak magia dzieje się na co dzień. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Nie zapomnij zapisać się na kanał, aby nadal otrzymywać kolejne treści. Do zobaczenia w następnym filmie.